Panie i panowie, na początek przyjmijcie zapewnienie. Miasto Toruń jest gotowe do rozegrania halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Masters Toruń 2024 oraz mistrzostw Europy w maratonie Masters. Drodzy goście z całej Europy i z wielu krajów świata, witajcie w mieście, które znane jest na całym świecie jako miasto rodzinne astronoma wszechczasów Mikołaja Kopernika. Koniecznie odwiedźcie jego zabytkowy dom, wpisany w listę średniowiecznej starówki Torunia, która jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale Toruń to również sławne miasto uniwersyteckie oraz doskonałe środowisko sportowe. W ten wizerunek Torunia wpisujemy na najbliższe kilka dni otwierane Mistrzostwa Europy. Dziękując Wam wszystkim za przyjazd do Torunia i za wolę pokazania nam po raz kolejny najlepszych walorów lekkiej atletyki w najpiękniejszym wykonaniu, wykonaniu mastersek i mastersów. Zmieniając kolejność wypowiedzi, potwierdzam, wszyscy jesteście honorowymi i oczekiwanymi gośćmi Torunia. Przed nami wspaniałe mistrzostwa, które zmieniają Toruń na 8 dni w prawdziwą stolicę lekkoatletycznej Europy. Wszystkim życzę udanych, niezapomnianych, radosnych dni pobytu w Toruniu oraz tego, aby każda z zawodniczek i zawodników wywiózł stąd jak najlepsze wrażenia. Valentina Fiedioszyna, prezydent Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki Masters. Ladies and gentlemen, now a speech from Ms. Valentina Fiedioszyna, president of European Masters Athletics. I wish you the best of the luck. Your hard work, dedication and motivation have brought us here. This is your moment to shine, to push your limits and to showcase the spirit of the true championships. And please remember, it's not just about winning, it's about giving your best, respecting your competitors and enjoying the journey. Thank you for everything for you doing. Thank you for coming and good luck, good luck, good luck. Enjoy. Życzę wszystkim uczestnikom, wszystkim zawodnikom udanych imprez i osiągnięcia zadowalających najlepszych rezultatów. And now the 14th European Masters Athletics Championships will be officially opened by Mr. Michał Zaleski, the mayor of Toruń, and Valentina Fiedioszyna, the president of European Masters Athletics. Dear friends, right now we declare that 14th European Master Athletics Championships in Doha officially open. Panie i panowie, czternaste halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Masters. Toruń 2024 rok uważamy za otwarte. Panie i panowie, niech ta informacja dotrze do wszystkich 56 krajów Europy i świata, które reprezentujecie, że w Toruniu sport mastersów jest lubiany, ceniony i szanowany, że Toruń jest sławiony w Europie i na świecie dzięki takim osobom, jak obecny z nami pan prezes Wacław Krankowski. Ladies and gentlemen, please take home to the 56 countries that you represent the news, the information that Toruń is the city of Masters Athletics. Thanks to the dedication, devotion and hard work of such people as President Václav Krankowski. Please a round of applause for him. To jest ten medal Toruniom, jest też dyplom upamiętniający ten moment. Dziękuję. Nie będę mówił tak długo jak pan prezydent. Powiem tylko, że nie spodziewałem się i chyba w życiu nie słyszałem tyle miłych słów i to z ust tak ważnego obywatela tego miasta. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję. Powiem tak. Sukces ma wielu ojców. Cóż znaczyłbym sam jeden, gdybym nie miał u swojego boku kochającej żony,
i gdyby wyrozumiałej żony, gdybym nie miał wspaniałych dzieci i gdybym nie miał szans współpracy z tak życzliwymi dla sportu Masters ludźmi jak pan prezydent, jak pani Mariola i cały zespół. No, trzeba by długo, długo wymieniać nazwiska, ale powiem tylko kilka jeszcze. Manikowski Gabriel, założyciel Polskiego Związku w Toruniu, Julian Pełka, przyczynił się bardzo wydatnie do rozwoju. A teraz wspaniale wspierają mnie dwie piękne dziewczyny, Ela Ryczek i Dorota Weber. Wspiera nas Janusz Nat i Zdzisław. I znowuż mógłbym wymieniać, ale nie będę tego robił. Serdecznie dziękuję, życzę wspaniałego współzawodnictwa, pobicia wielu rekordów życiowych Europy i świata. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mam godnego następcę. Sławomir Krankowski, dyrektor generalny. To mój syn i cieszę się, że podziela to, co ja robię i wspiera mnie w tym i myślę, że godnie mnie zastąpi. Dziękuję. W imieniu wszystkich zawodników ślubuję respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in these European Masters Championships, respecting and abiding by the rules of fair play, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubuję całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu. On behalf of all the judges and officials, I vow to officiate in these championships with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship.